Dobry moment. Ale miło się teraz zrobiło. Czy nasi goście poczuli ten wiaterek? Czy dziewczyny poczuły ten... O, poczuły. Właśnie kartka mi ucieka w tej chwili. Karolina Włodarska, Alicja Stelmaszczyk z Fundacji Na Kole. Witam was bardzo serdecznie. Witam. Cześć. Dawno się nie widziałyśmy, no i cieszę się, że przyjechałyście. Właśnie, samochodem przyjechałyście, czy rowerami? Samochodem. Dzisiaj, no tak, no głupie pytanie. Widzę, że w długiej sukni jesteś. Nie, raczej kłopot byłby. Nie, da się jeździć nawet tak? Na szpilkach. Alicjo, jakie za tobą wyprawy rowerowe w tym roku, właściwie w te wakacje? Na tandemie. Znaczy teraz, no wiadomo, sytuacja pandemiczna mnie dość mocno ograniczyła, ponieważ nie udało się wybrać do Santiago, ale za to pojechałam z Opola do Jantara pod Gdańskiem. Pięknie! Wiesz co, to tak było miło. Pojechałam, wiesz, ile to kilometrów? Nie, no oczywiście pojechałam z pilotem na tandemie, no bo w moim przypadku inaczej się nie da. Bo nie widzę. Ile kilometrów? Około 530 w 3 dni. A w 3 dni? Tak. Jeszcze raz. 530 kilometrów w 3 dni. Coś niewiarygodnego. To jak moje chłopaki przychodzą i mówią 70 kilometrów przejechały, to ja już jestem zmęczona. A ty mówisz ponad 500 kilometrów w 3 dni. Niesamowita wyprawa. Po drodze już oczywiście mieliście zarezerwowane noclegi, czy nie? Czy to tak wyglądało, że aha, no mniej więcej będziemy zmęczeni, no to się zatrzymamy, poszukamy? Nie. Zaplanowaliśmy sobie ilość kilometrów i tak pierwszy dzień zrobiliśmy około 200. Pierwszy dzień spaliśmy, znaczy właściwie nocleg mieliśmy w Koninie, następny w Toruniu i następny już na miejscu w Jantarze. Było upalnie. Właśnie, chciałam spytać, czy trafiliście na taką przyzwoitą pogodę. Było dość upalnie, aczkolwiek jak się jedzie rowerem, to jednak wiaterek jest odczuwalny i jedzie się dość miło, szczególnie w tych zacienionych miejscach, gdzie są lasy i gdzieś tam po boczach drzewa, więc jest sympatycznie. Trzeba pamiętać oczywiście o nawadnianiu, więc piliśmy co chwilę wodę. Złapała nas burza, chociaż nie do końca nas, bo udało nam się zamknąć drzwi restauracji i wtedy sypło. Gradem pewnie też. A oczywiście wszystko ze sobą mieliście. Sakwy, tak? Załadowane na rowery? Tak, jechaliśmy z 3 sakwami z tyłu. Z 3 sakwami z tyłu. 550. Dobrze, mów dalej, tak? 500. Z górki się bardzo szybko leciało dzięki sakwom. Więc trzeba było odpowiednio szybko hamować. No ale doświadczeni piloci, którzy biorą udział w naszych projektach. O jednym z nich za chwilkę powiemy. No i kwestia treningu, bo ja się mocno przygotowywałam do Santiago, więc dla mnie te 3 dni ta ilość kilometrów była do zrobienia. Santiago de Compostela, tak? Tak. I chciałaś taką trasę dłuższą przejechać, krótszą, bo wiem, że są oczywiście tam różne możliwości. Do Santiago, z Opola do Santiago na rowerze. Z samego Opola. Tak. Około 3200 km. W przyszłym roku. Może się uda. Może się uda. To ja już teraz trzymam kciuki. Karolina, a ty miałaś czas, żeby troszeczkę więcej na rowerze pojeździć? W moim przypadku to jest teraz bardzo ograniczona ilość kilometrów, dlatego że ja mam 1,5-roczną córkę i wyprawy musimy z nią planować. Natomiast udało nam się przejechać w 3 dni 250 kilometrów, z czego pierwszy dzień to było 100 kilometrów po górach i jechaliśmy z przyczepkami bagażowymi. Właśnie, córka była... W przyczepce. W przyczepce, tak. Okay. W przyczepce i fotelików na zmianę. Poczekaj, przetrwała 100 kilometrów? Tak. Już jest kartowana. Jak się urodziła w takiej rowerowej rodzinie, to co ma zrobić? Ale faktycznie, znaczy wiesz, bo ja pamiętam nasze wyjazdy z maluchami, no to raz, że już troszeczkę, czy no też pewnie to były, nie wiem, 9 może miesięczne, może troszeczkę starsze, roczne, ale planowaliśmy na początek 10, 15, 20, 30 km. Ona na początek jeździła tutaj po polu, była już przygotowywana do tego, żeby jeździć w tej przyczepce. My dużo też w góry chodzimy, więc ona, ta przyczepka jest, można ją pozmieniać, że i można z nią iść biegać, i można z nią wejść w góry, i można z nią iść na spacer, i można ją podpiąć pod rower i jechać na rowerze. Więc ona w tej przyczepce już była dosyć mocno przygotowana. Tak. Tam już mamy opracowane, w jaki sposób ją położyć, żeby mogła się tam przespać. Oprócz tego przy rowerach obydwoje mamy możliwość zamontowania siedziska, więc ona też do siedziska jechała. Mój partner jechał na tandemie ze swoim synem 8-letnim, więc jak już była bardzo gdzieś tam rozgoryczona Antonina, to dopinaliśmy ją do nich i już w ogóle miała wesoło, bo jeszcze miała swojego Isia z przodu i, no i było zabawnie. Pięknie, no to też dobrze słyszeć, że nawet tak dalekie wyprawy z tak małym dzieckiem są możliwe. Wydawało mi się, no to niezwykle trudne. Tymczasem jest do zrealizowania. Da się, tak. Jak tylko się chce, to się da. Tak, dokładnie. No wy macie naprawdę dużo pomysłów na wycieczki prywatne, ale nie tylko. Robicie dużo dla innych. O tym za chwilkę właśnie o wspomnianym projekcie. Zaglądam na stronę Fundacji Na Kole i pierwsze, co rzuca się w oczy, i tak powinno być, to logo. Karolino, wiem, że ty jesteś twórczynią tego logo. Ono jest świetne. Proszę zajrzeć, zobaczyć. Naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Trudno je opisać, więc najważniejsze, żeby tam zajrzeć i poszukać różnego rodzaju ciekawych informacji. I teraz o właśnie projekcie wspominanym. Tandemomania. Nie wysypałam się. No dobrze, dobrze, dobrze. Elegancko. Alicja, powiedz tak, słów kilka na temat tego projektu. Niezwykle ciekawa sprawa. Zapraszacie wolontariuszy, ale też zapraszacie beneficjentów tego projektu. Na czym ten projekt miałby polegać? Projekt zakłada tak naprawdę wyszkolenie zarówno pilotów do jazdy tandemem, jak i osób niewidomych czy słabowidzących, generalnie z dysfunkcją wzroku, do jeżdżenia też na tandemie, bo nie każdy z nas, czyli osób z dysfunkcją wzroku, miał możliwość jeździć na rowerze w swoim życiu czy tam tandemie, w zależności od dysfunkcji. I chcemy takie osoby uaktywnić, wyciągnąć ze swoich domów, zarazić troszeczkę turystyką rowerową. I projekt zakłada warsztaty, które będą mówiły dla osób niewidomych o dostępnych aktywnościach wszelkich, sportowych, rekreacyjnych, które można robić i które można robić samemu, które można robić z asystentem i gdzie można informacji i takich klubów, które świadczą takie sporty, szukać. Rozumiem. I również czyli nie tylko rowerowo, prawda? Nie tylko zapraszacie na rowery, tylko szerzej. Powiedzieć o tym, co można robić. I oprócz tego jeszcze zapraszamy 15 osób widzących, które zostaną w wyniku projektu pilotami tandemów i też dowiedzą się na warsztatach, jak dbać o swoje rowery, jak jeździć tandemem, całą technikę jazdy i tak dalej, oraz też jak funkcjonują osoby niewidome, jak im można pomóc i co można razem robić. I czego nie można. I czego nie można. No to powiedzmy od razu, co można, czego nie można. Co czuje osoba niewidoma jadąca na rowerze, Alicja? Bardzo dużo rzeczy. Tak jak dzisiaj tutaj wspominasz o wietrze, to jest przede wszystkim uczucie bardzo, bardzo miłe na rowerze. Chyba że wiatr jest naprawdę silny, to nie jest fajnie, ale jest to też jakieś doznanie troszeczkę inne niż na co dzień. Zapachy wszelkie, od tych miłych, kwiatowych po te takie wiejskie, bym to nazwała. No tak. Plus no, słyszymy wszystkie dźwięki i często więcej tych dźwięków niż ta osoba z przodu, bo ja często pytam, o, a co to było? Albo co to za ptak? O, coś przebiegło po drodze. A ktoś... Tak? Słyszałaś? Ale o co chodzi? Nie widziałem. Czyli jesteś takim kolejnym uchem. To jest niezwykle ważne dla rowerzysty, prawda? Żeby być czujnym. Są samochody, które niezwykle na przykład cicho jadą. Tak, ja ostatnio byłam w takiej sytuacji, że się zdziwiłam, że samochód podjechał, a ja właśnie jechałam rowerem. No elektryczne samochody są bardzo ciche. Ale ty słyszysz je. No nie zawsze właśnie. Nie zawsze. I ta elektryka nie do końca nam służy w funkcjonowaniu. Ale ogólnie na rowerze jeszcze jest ważne to, żeby się zmęczyć, przynajmniej dla mnie. No tak, no jak 550 km przejeżdża się w 3 dni, to można się zmęczyć. Karolina, to teraz ta osoba z przodu, ta osoba, która prowadzi ten tandem, na co powinna zwracać uwagę, co powinna wiedzieć? Przede wszystkim powinna się nie bać. No tak. To jest takie, jak dla mnie i u mnie to też dosyć długo trwało, to przełamanie strachu. Bo też odpowiedzialność jest za tę drugą osobę. Ale to o tej odpowiedzialności to my tutaj bardzo dużo dyskutujemy, bo to jest, można to porównać do tej samej odpowiedzialności, jak się wsiada do samochodu i bierze się pasażera. Rozumiem, rozumiem. No bierze się odpowiedzialność, tak. No ale to tak samo na rowerze. Ta osoba z tyłu nie jest ubezwłasnowolniona, ona też doskonale reaguje, nawet czasem szybciej zdąży zareagować niż my na tym rowerze, więc tutaj z tą odpowiedzialnością to jest bardzo długi temat i nie trzeba się jej bać przede wszystkim, bo się wsiada i się jedzie. najgorsze jak dla mnie zawsze jest pierwsze 2-3 minuty na rowerze, żeby się zgrać z tą osobą, która jest z tyłu, bo w tym pierwszym momencie każdy chce na swoją modłę ruszyć, a potem już jest naprawdę dobrze. Wystarczy ze sobą rozmawiać. Na co powinna zwrócić uwagę jeszcze osoba z przodu siedząca, na to, żeby właśnie mówić. Mówić, co chce robić, mówić, co będzie robiła, bo to już nawet jeśli jedzie z osobą widzącą z tyłu, co to jest tak, raczej to trudniejsze. Aha, z doświadczenia pilota mogę powiedzieć, że trudniej jest jechać z osobą widzącą z tyłu niż z osobą, która jest z dysfunkcją wzroku. Natomiast chodzi o to, żeby mówić, jaki się manewr wykonuje, żeby ta osoba z tyłu mogła zareagować. I obojętnie, czy to jest osoba widząca, czy niewidząca, czy to jest dziecko. Zza naszych pleców tego przodu nie widać, więc jest ta widoczność ograniczona. Więc tu polegamy dużo na tym, żeby zakomunikować. Słuchaj, będziemy skręcać w prawo, w lewo, będzie krawężnik, będzie dziura. I właśnie w ramach tego projektu, Alicjo, będzie można przetestować te wszystkie swoje umiejętności i możliwości, bo wspominałaś o warsztatach dla osób chociażby z dysfunkcją wzroku, ale też dla tych, którzy będą prowadzić osoby niewidzące albo niedowidzące, ale też widzę masę ciekawych rajdów, bo 21-23 sierpnia rajd rowerowy Pontony w Bardo. A, dokładnie. To do rowerów jeszcze do kompletu pontony, tak? Będzie spływ pontonowy w Bardo Śląskim, po Nysie Kłodzkiej, ponoć bardzo piękna okolica. Ponoć, też słyszałam. I fajny teren też do przejechania, bo i górki, na których możemy sprawdzić te umiejętności przerzucania i tych wszystkich technicznych rzeczy. No i myślę, że dopisze nam pogoda, plus ten wyjazd jest namiotowo-biwakowy, więc tym bardziej taki klimat troszeczkę inny. Później jeszcze we wrześniu rajd rowerowy szlakiem Orlich Gniazd, później listopad rajd rowerowy w Górach Opawskich. Fantastycznie wszystko to się zapowiada. Jeśli słuchają nas osoby, które chciałyby wziąć udział w projekcie, czyli raz, wolontariusze, którzy chcieliby być pilotami albo osoby niewidzące, niedowidzące, i gdzie mają się zgłosić? Na naszej stronie internetowej www.fundacjanakole.org i na Facebooku, na naszym fanpage'u są podane adresy ankiet, które należy wypełnić. Oprócz tego i na stronie internetowej, i na Facebooku już chyba wszędzie są rozwieszone nasze numery telefonów, więc w razie gdyby ktoś chciał coś dopytać, ktoś się chciał dowiedzieć, można do nas śmiało dzwonić. Jeśli nie odbieramy, to oddzwaniamy na pewno. Są nasze adresy mailowe, więc każda forma kontaktu jest naprawdę jak najbardziej wskazana. Uczestnicy muszą wypełnić tą ankietę, żebyśmy mieli oczywiście wszelkie dane i informacje, bo tam też są informacje na temat stanu zdrowia, bo w takich wyjazdach jest to niezmiernie ważne, żebyśmy wiedzieli. Proszę zaglądać na strony internetowe, proszę zaglądać na Facebooka, a nawet jeśli nie dzisiaj, nie jutro, to za tydzień, za miesiąc, bo to nie jest tak, że lista jest zamknięta. Dodam tylko tyle na koniec. Dziękuję Wam uprzejmie za wizytę w studiu. Wszystkiego dobrego życzę, wspaniałych wypraw. Karolina Włodarska, Alicja Stelmaszczyk z Fundacji Na Kole były naszymi Państwa gośćmi. Dobry moment.